Cześć, tu Kaskad z portalu game.pl. Jest ze mną Marcin Kosman, autor książki Nie tylko Wiedźmin, historia polskich gier komputerowych. Witaj, Koso. Dzień dobry. Chciałbym cię spytać, czy podczas szukania materiałów do twojej książki na pewno wpadłeś na gry, które pierwszy raz w życiu widziałeś. Która tak najbardziej ci utkwiła w pamięci dzięki temu? Najbardziej mi chyba utkwił w pamięci Zdrajca na Amigę, bo to była gra, która się ukazała na płycie, więc to nie była taka... Ewenement, tak. No tych gier na płycie nie było zbyt wiele, a tym bardziej polskich gier. I tam były elementy takiego FMV, tak? Czyli powiedzmy normalnego filmu z aktorami, bo twórcy stali się aktorami, wystąpili we własnym filmie. No i nigdy tej gry nie widziałem, a robiąc jakieś tam poszukiwania do książki udało mi się ją znaleźć i udało się dotrzeć do twórców. No i trochę napisać, między innymi o tej takiej dość mało znanej produkcji. Okej, a na przestrzeni lat myślisz, że która z polskich gier miała najwięcej pecha, a która najwięcej szczęścia przy swojej promocji, bo wiadomo, że nie zawsze dobra gra daje sobie radę. Jak to było z tym pechem i szczęściem polskich twórców? O rany, chyba tego pecha było więcej, bo jeśli już jakieś sukcesy były, to chyba głównie dzięki temu, że ta gra była udana i twórcy potrafili ją odpowiednio wypromować, a jeśli chodzi o pecha, to chyba World War III o III wojnie światowej, taka strategia RTS od Topware, Reality Pump, miała najwięcej pecha, bo miała premierę krótko po wydarzeniach z 11 września, wtedy tam taką kontrowersyjną, pro-terrorystyczną zawartość trochę cięto w filmach i grach, no i tej grze niestety się dostało, nie miała premiery w Stanach, a do Amerykanów była głównie adresowana i mało kto o niej wie, a być może była najfajniejszą strategią od Topware. Aha, a jak myślisz, docierałeś też do ludzi podczas robienia materiałów do książki. Czy masz jakieś takie wizje tego, ile osób z czasów Amigi i wczesnych PC-ów do dzisiaj pracuje w branży gier polskiej? Czy to wykruszyli się, czy jednak zostali? To chyba kilka procent dosłownie, bo jednak... Mniej więcej wiem, co ci twórcy robią dzisiaj. No, oni pracują w jakimś oprogramowaniu, tworzą oprogramowanie dla różnych firm, niekiedy robią jakieś duże rzeczy, chociażby Janusz Pelc, który stworzył Robbo między innymi. Dzisiaj jest głównym architektem Onetu, więc jest dość wysoko postawioną osobą, a zaczynał od gier. Natomiast chociażby Adam Skorupa, który zaczynał dawno, dawno temu właśnie od Amigi, od sceny Amigowej, to dzisiaj jest uznanym kompozytorem i tworzy muzykę między innymi do Wiedźmina i nie tylko. A jak to jest z prasą polską i z grami polskimi? Czy ta współpraca się układa, czy... No, patrzymy na to z drugiej strony, jako prasa, to czy my pomagamy tak naprawdę tym grom, czy one sobie by poradziły i tak? Czy jak to jest z tym rozwojem prasy, wpływem prasy? No to pytanie nie do mnie, to pewnie wydawcy by mieliby więcej do powiedzenia, ale wydaje mi się, że aktualnie, biorąc pod uwagę, jak wydawcy i dystrybutorzy docierają do fanów dzięki Facebookowi, Twitterowi, YouTube'owi, to nasza rola jest coraz mniejsza. No i być może jest to okej, a być może nie, to już nie mi oceniać. Niech ludzie decydują, jakimi kanałami chcą się dowiadywać o danym tytule. Swoją książkę wydajesz sam. Czy jest to trudne przedsięwzięcie teraz? W Polsce mamy 2015 rok. Nie zdecydowałeś się na crowdfunding, na żadne portale tego typu. Czy było to trudne w ogóle? Czy myślisz, że to jest lepsze niż pójście do wydawcy? Było trudne. Było trudne i pewnie gdybym wiedział, czego się muszę nauczyć i co muszę wiedzieć, to pewnie bym się na to nie zdecydował, bo jakby wszystkie podstawy wydania tego, kolportowania i tak dalej starałem się ogarnąć sam, głównie z jakichś tam powodów rozwojowych. Chciałem się nauczyć czegoś nowego i to głównie z tego powodu. Ale no nie jest łatwo. No. Tym bardziej, że podobno nie lubimy czytać. Tak mi się... Podobno, tak. Ale chyba dobrze się na razie sprzedał pierwszy nakład. Tak, idzie całkiem nieźle, a jak dobrze pójdzie, to trafi do księgarni takich normalnych. I wkrótce e-book. Wkrótce e-book, tak. Powinien być za 2 tygodnie, 2,5 tygodnia. Dostałeś brawa do e-booka. Za e-booka. Okej, za tydzień będzie. Za tydzień będzie. To teraz na koniec pytanie, żeby się oderwać od tego tematu. PES czy FIFA? To jest bardzo ważne. Ja miałem taki rok... jakby odsunięcia się od tych piłkarskich serii, tak? Bo już mi się trochę przejadły. Natomiast rok wcześniej to był PES. Tak po wielu latach dominacji FIFA jakoś tak mam wrażenie stanęła w miejscu, już jakby nie ma takiego pola do rozwoju i tak kombinują trochę bez sensu, a PES po tym takim dołku jednak paroletnim trochę się podnosi. No i miejmy nadzieję, idzie w dobrym kierunku. No też oni sami mieli rok przerwy, tak? Właśnie po to, żeby tą nową wersję na nową generację konsol trochę dopakować. No i mam nadzieję, że będzie coraz fajniej.
Dobra, dziękuję Ci bardzo, dziękujemy za wywiad.